Curiosity. Po angielsku ciekawość to chyba najbardziej znany z łazików. Wysłany w 2011 roku po 9 miesiącach lotu wylądował na Marsie i rozpoczął badania. Miał zbadać, czy na Marsie istnieje bądź istniało życie lub warunki do jego istnienia. Miał zbadać procesy atmosferyczne i geologiczne i potencjalne warunki dla przyszłych misji kolonizacyjnych. Oczy tego cudu techniki stanowi kamera o rozdzielczości 2 megapikseli, a całością zawiaduje mózg w postaci procesora o taktowaniu 200 MHz. Faktycznie, specyfikacja sprzętu za bagatela 2,5 miliarda dolarów wygląda na, delikatnie mówiąc, przestarzałe. Okej, powiedzmy sobie szczerze, wygląda na złom. Dlaczego więc do łazika marsjańskiego nie można włożyć lepszych bebechów, kiedy głupi smartfon jest 10 razy szybszy i ma kilkanaście razy więcej pamięci? Nie można? Nie można, a to z kilku powodów. Po pierwsze, energia. Wysyłając jakiekolwiek urządzenie na inną planetę, należy zaopatrzyć go w odpowiednią ilość energii, tak żeby mogło działać. Panele słoneczne w tym przypadku się nie sprawdzą, bo na Marsie bardzo często pojawiają się burze piaskowe, które pokrywają panele warstwą kurzu, uniemożliwiając ładowanie. Zresztą Curiosity jest zdecydowanie większy od swoich poprzedników, dlatego zrezygnowano z nich, uznając je za problematyczne i niewystarczające. Łazik korzysta z energii rozpadu 4,8 kg plutonu-238. Plutonium, wait a minute. Are you telling me that this sucker is nuclear? Tak, oto przyszłość. Co prawda samochody na napęd atomowy nie są jeszcze codziennością, ale na Marsie jeździ robot wielkości małego samochodu napędzany właśnie energią atomu. I wcale nie jest pierwszy, bo zasilanie atomowe miała już sonda Transit 4A z 1961 roku. Zasilanie musi wystarczyć na maksymalnie długi czas, dlatego trzeba je oszczędzać. Każdy z elementów ma tak małe, jak to tylko możliwe, zapotrzebowanie na energię. Szybsze pamięci, procesory i komputery wymagają więcej energii. Dużo więcej energii. A musimy pamiętać, że Curiosity codziennie jeździ, robi zdjęcia, boruje w skałach, wysyła dane na Ziemię czy bada próbki i pobiera przy tym tylko 110 W energii. Więcej prądu zużywa komputer, na którym oglądasz ten film. Procesor smartfona, który trzymasz w dłoni, zużywa więcej energii niż serce laboratorium na 6 kołach 55 milionów kilometrów stąd. Z tego samego powodu Curiosity jest też taki powolny. W ciągu 6 lat misji przejechał raptem 19 kilometrów. Po drugie, promieniowanie. Wiedzieliście, że wchodząc na YouTube.com możecie wylądować na kompletnie innej stronie i to wcale nie z powodu wirusów? Wszystkiemu winny jest przeskok bitowy spowodowany przez promieniowanie kosmiczne, którego akurat w kosmosie jest więcej niż gdziekolwiek indziej. Uderzenie takiej cząstki może spowodować chwilowy wzrost lub spadek napięcia, co w elektronice odpowiada zmianie jedynki na zero. Lub odwrotnie. Byłoby bardzo niefajnie, gdyby takie coś zdarzyło się podczas misji kosmicznej. Nikt nie chciałby rozbić lądownika wartego grube miliony przez przypadkową zmianę prędkości orbity czy błąd systemu. Co więcej, Mars nie ma pola magnetycznego tak jak Ziemia, przez co jest mniej odporny na promieniowanie. A do tego ma dużo rzadszą atmosferę. Biorąc to wszystko pod uwagę, to bardziej front wojenny niż działka na spokojną emeryturę. Tak wygląda stara karta pamięci o pojemności raptem 512 MB, a tak wygląda współczesna karta microSD o pojemności 64 GB. To ponad 120 razy więcej. Niestety nikt takiej nie wyśle w kosmos, bo większa pojemność przy tej samej powierzchni oznacza większe opakowanie danych. Taka karta w przestrzeni kosmicznej będzie nadawać się raczej jako dekoracja, bo na pewno nie do użytku, z racji ciągłych problemów z zapisem i odczytem danych. Elektronika pojazdów kosmicznych jest specjalnie skonstruowana i musi wytrzymać promieniowanie o wartości nawet do 10 tysięcy grejów. Chcę pokazać Ci specjalny pokój. Gdyby ktoś pytał, czy to dużo, czy mało, to śmiertelna dawka dla człowieka to już 5 grejów. No i nigdzie w sklepie nie kupimy ramu o takim poziomie zabezpieczeń. Nie produkuje się go na masową skalę i kosztuje. W kosmosie jest raczej mało serwisantów komputerowych. Sprzęt i oprogramowanie musi być więc dokładnie przetestowane, czy działa i czy nie ma w nim błędów. Nikt nie chciałby zaryzykować wkładania najnowszego cudu techniki do sondy czy łazika, nie mając absolutnej pewności, że będzie działać w ekstremalnych warunkach. Pamiętajmy, że potrzebne było kilkanaście miesięcy testowania i dostosowywania każdego z elementów, żeby mieć pewność, że sprawdzi się w każdym możliwym scenariuszu. W 1999 roku NASA straciła sondę Mars Climate Orbiter z powodu niewykrytego błędu w oprogramowaniu. Satelita został wystrzelony 11 grudnia 1998 roku i po 10 miesiącach lotu miał zostać umieszczony na orbicie Czerwonej Planety. Niestety, program obsługujący instrukcje z Ziemi używał jednostek imperialnych zamiast metrycznych,
a takie dostawał z Ziemi. Z tego powodu zamiast znaleźć się na orbicie, sonda została zniszczona w atmosferze Marsa. Jedyne dane, jakie dostarczyła, to to zdjęcie. Ciekawe, jakie to uczucie zmarnować 320 milionów dolarów. No to może chociaż aparat? Curiosity ma kamerę o rozdzielczości zaledwie 2 megapikseli. W 2004 roku jeszcze może byłoby to wyczynem, ale no szanujmy się, w 2012 przecież mógłby robić większe i dokładniejsze zdjęcie i nie musiałyby one wyglądać tak. Mógłby, to nie jest problem. Problemem natomiast jest przesłanie tych zdjęć. Otóż Curiosity może komunikować się z Ziemią za pomocą łącza o przepustowości 32 kilobitów na sekundę. A to oznacza mniej więcej tyle, że zdjęcie o wadze 1 megabajta przesyłałoby się prawie 5 minut. Jeśli nadal nie potrafisz sobie wyobrazić, jak to niewiele, to wiedz, że najprawdopodobniej w domu masz łącze kilkaset razy szybsze. Z tego właśnie powodu Curiosity nie przesyła danych bezpośrednio na Ziemię, a do sondy Mars Odyssey Orbiter, z którą może komunikować się z większymi prędkościami. Prędkość pobierania jest całkiem spora i wynosi około 2 megabitów na sekundę. Z tą prędkością Curiosity pobiera swoje nowe oprogramowanie i zestaw instrukcji na kolejny dzień. Prędkość, jaką może wysyłać dane, nie jest już taka porywająca, ale nadal 8 razy szybsza niż bezpośrednia komunikacja z Ziemią. Problem rozwiązany? Otóż nie, ponieważ łazik i orbiter znajdują się w swoim zasięgu raptem przez 8 minut i w czasie łazik musi wysłać zebrane dane i odebrać nowe instrukcje. Jak twierdzi NASA, może to być od 100 do 250 MB, z czego większość to są dane z badań, które łazik nieustannie przeprowadza. Nikt nie steruje łazikiem w czasie rzeczywistym. Komunikacja na linii Ziemia-Mars ma mniej więcej 15 minut opóźnienia. Każda informacja wysłana z Ziemi do Marsa leci całe 15 minut i tyle samo czasu potrzebuje na powrót. A nawet gdyby nie było tego opóźnienia, to należy pamiętać, że Curiosity porusza się z prędkością 2 metrów na minutę. To żadne wyścigi. Może nie wiecie, ale Curiosity ma swojego brata bliźniaka. Jest w lepszych rękach, bo jest na Ziemi i to na nim planowany jest każdy dzień i każdy ruch. Po opracowaniu wszystkich manewrów zapisany zestaw instrukcji jest wysyłany na Marsa. Curiosity codziennie otrzymuje nowy zestaw instrukcji i przez cały dzień wykonuje powierzone mu zadania, których wyniki później odsyła na Ziemię. I tak od ponad 2200 soli, czyli marsjańskich dni. A my z Piotrkiem, już bez większych opóźnień, wysyłaliśmy sobie materiały, aby mógł powstać film, który właśnie obejrzałeś, a który dzięki gościnności gospodarza tego kanału został tutaj zamieszczony. Ze swojej strony mogę zaprosić Cię na kanał Naukolog, czyli mój kawałek YouTube'a, gdzie znajdziesz więcej treści w tematyce popularno-naukowej. Obiecuję, nie będzie nudno.